Idziemy właśnie mile na stację pociąg na PKP, tylko w Ameryce. I pojedziemy do Nowego Jorku. Dalej jesteśmy w Nowym Jorku, ale idziemy do centrum. $12. Bileciki kupione z lekkim oporem. Hello. I teraz czekamy, aż przyjedzie nasze metro nadziemne. Jesteśmy na Grand Central. Tak typowo po amerykańsku. Zajebiście. To jest prawdopodobnie Bryant Park. I my się zmierzamy w stronę Empire State Building. Przed chwilą podszedł do nas chudy z Toy Story. Wszystko możliwe w Ameryce. Iron Man, mery, mery, mery. Tutaj każda ulica wygląda jak kręcić. How you say Polish? Hi. Cześć. 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 Już tutaj sesja porobiona, z tymi dwoma panami się zakuplowałyśmy i teraz idziemy do... Kurde, gdzie to jest? Do tamtego sklepu po jakieś pocztówki, bo mam cel, żeby z każdego... Ja chcę się zareklamować, żeby z każdego miejsca kupować pocztówki. Jakie miałam Instagrama? Instagram, Raven7DSK7. Nie tak, czekaj. Czekaj, no, z tej strony. Take a chance, girl. Wbijajcie na Instagrama. Tutaj ten pan trochę dziwnie, psychicznie mówi, nie wiem, koniec świata czy coś. Ludzie, dużo ludzi. W końcu wyor. Idziemy do sklepu i na jednej ulicy mijamy trzeciego Starbucksa. Hot dogi prosto z Ameryki. Będziemy jeść pizzę. Nie umiem się zdecydować, którego slajsa wziąć. Pizza kupiona na wynos, najdroższa pizza w życiu, $7 za kawałek. A tutaj jest Grand Central Terminal i będziemy szły na nasz metro pociąg, który jest
o 9:20. Żegnamy Nowy Jork. Lekka mrzawka, pogoda nawet spoko, ale zimna, wiatr umiarkowany, zachmurzenie przejściowe, barometr korzystny, szalala, zielonek, idziemy. Białe. Nie ma zielonego, tu jest biały ludzik. Albo czerwona łapka z odliczaniem. Różne rzeczy się tu dzieją.